Kocka autorstwa księdza Kazimierza Starościńskiego powitał Państwa Marcin Sumiński. Proszę Państwa, Pan Marcin zagrał ten hejnał na skrzypcach. Bardzo proszę, niech Pan pokaże te skrzypce, bo są to skrzypce wyjątkowe. Są to skrzypce, które w 1940 roku wykonał Faustyn Piasek z deski ocalałej z budynku Teatru Miejskiego w Płocku. Do góry, Panie Marcinie, te skrzypce. To jest taki wyjątkowy prezent od nas dla Państwa na rozpoczęcie wernisażu dzisiejszej wystawy. Witam Państwa bardzo serdecznie w Książnicy Płockiej imienia Władysława Roniewskiego. Wernisaż wystawy Płock, którą muzyka. Zapraszam Państwa do wspólnej wyprawy. Wyprawy, która swój początek bierze 120 lat temu. Bo taki piękny, zacny jubileusz obchodzi Płockie Towarzystwo Muzyczne. Drodzy Państwo, 120 lat temu w Płocku, który wtedy był w niewoli narodowej, jak cała nasza ojczyzna, ale także w Płocku, który miał ludzi o gorących sercach, o otwartych umysłach i dzięki temu wtedy, w tym miejscu, powstało Płockie Towarzystwo Muzyczne. Myślę, że gdyby nie pasja, gdyby nie te gorące serce i otwarte umysły i wielkie zaangażowanie, nie spotkalibyśmy się tutaj dzisiaj i nie oglądalibyśmy tej pięknej wystawy i tych ekspozycji, które obrazują tę historię, historię liczącą już dzisiaj 120 lat. Chciałbym na początku bardzo serdecznie podziękować wszystkim za przybycie tutaj, a Pani Dyrektor za gościnność, bo tutaj zawsze odbywają się wspaniałe uroczystości, imprezy dotyczące właśnie Płocka. Płock natomiast, jeśli chodzi o kulturę muzyczną, ma bardzo bogatą tradycję. Dowiadujemy się o tym przede wszystkim z monografii płockiej błogosławionego arcybiskupa Nowowiejskiego, który przypomina, że wraz z przyjęciem chrześcijaństwa na Wzgórzu Dumskim jedną z pierwszych budowli, nawet wcześniejszą niż katedra płocka, było skryptorium benedyktyńskie. Pan Andrzej Sumiński, zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Cieszę się, że mogę Państwa widzieć w takim licznym gronie. Szczerze mówiąc, jestem nieco zaskoczony. Tym niemniej, chciałbym się jeszcze tylko usprawiedliwić. Przygotowując się do wystawy, nie sądziłem, że zajmie ona tyle czasu, że pochłonie może nie tyle środków, ale przede wszystkim, że wywoła w mojej pamięci takie zamieszanie. W okresie powojennym Towarzystwa Muzycznego, bez którego w zasadzie nic, co w Płocku w tym czasie, jeśli chodzi o kulturę, się nie mogło odbyć. Kolejną niespodzianką, kolejnym moim odkryciem był pan Jan Ginter. Tutaj jest obecny. Zresztą pani Anna Florencka, które okazały się być spadkobiercami jednego z przedwojennych prezesów, pana Antoniego Kowalskiego, którego jedna stawica jest poświęcona, Następnym takim sezamem informacji o panu, tym razem panu Marcinie Chamińskim, okazały się zbiory szkoły imienia Marcina Kamińskiego w Siepcu. Dzięki pani Barbarze Bońkowskiej miałem dostęp do tych zbiorów. Okazało się, że przełamane zbiory były możliwe tylko i wyłącznie dzięki okwitemu darowi, mogę powiedzieć chyba darowi serca, pani Ireny Trojany Jako, tutaj obecnej. Zbiory, poza oczywiście Archiwum Towarzystwa Muzycznego, pochodzą z Muzeum Mazowieckiego. Tutaj chciałbym podziękować. Przyznam, że mam dużą tremę z powodów
siebie z jednego, bo pobyt w Kłodzku no, wiąże się z masą wspomnień, które tutaj mam właściwie od dziecka. No i mało tego, wszystko co teraz mówię, to właściwie będzie, no będzie na wista, więc także przepraszam za jakieś moje pomyłki, ale przystępując do rzeczy, nigdy nie sądziłem, że życie może łatać takie w sumie pozytywne figle, polegające na tym, że nigdy nie sądziłem, że będę mógł brać udział w tak przepięknej uroczystości. Za sobą można wzrok czy rękę mojego pana dyrektora Marcina Kamińskiego, który mnie przyjmował do pracy, a który był tutaj taki niesłychanie czynny, jeśli chodzi o szkołę, ale przede wszystkim w towarzystwie, ponieważ to towarzystwo właściwie urodziło tę instytucję. W czasach, kiedy właściwie Polski przecież nie było i na wszelki wypadek tak sobie sprawdziłam troszeczkę, jak to wyglądało w tamtym czasie, kiedy bez dotacji jakoś się działo, że były i orkiestry, i chóry, że już tak powiem, zaczynam oczywiście od chóru i orkiestry katedralnych, potem chór Towarzystwa Muzycznego i męski, i mieszany, chór harfa oczywiście. Także ja, jak teraz patrzę na was, kochani, na te piękne dziewczyny nasze, na dyrektora na szkoły muzycznej, na Wasie, jestem tak potwornie wzruszona, że nie mogę już w tej chwili nic powiedzieć, bo przyszło mi pracować z ludźmi wspaniałymi. Franciszek Dorobek, Marcin Kamiński, Kazimierz Askanas. Przyszło mi obcować z artystami światowej klasy. Ira Zielińska-Sygietyńska, Halina Czerny-Stefańska, Witold Lutosławski, Witold Trowicki, wielu innych.